Scrambler sprawuje się świetnie. Postanowiłem więc, że wybiorę się nim na dłuższą wyprawę. Ale żeby to zrobić, brakuje mi tutaj jednej rzeczy. A dokładnie chodzi mi o brak zegarów. I o ile nie potrzebuję informacji o obrotach czy prędkości, to informacja o prawidłowym ciśnieniu oleju lub rezerwie może się przydać. Dlatego kupiłem parę diod, zamierzam wykonać jakiś prosty wspornik w tym miejscu. Zamontuję tam diody, tak aby wskazywały mi potrzebne informacje. Do wykonania wspornika posłużę się takim kątownikiem. Zamontowany będzie gdzieś w tym miejscu. Oczywiście pomaluję go na czarno oraz dotnę odpowiedni kształt. Na wierce dziury pod diody i wszystko powinno wyglądać bardzo estetycznie. Mam pierwszy element, który przymocuję śrubą górnej półki w tym miejscu. Następnie wygnę go i do tego elementu będzie przymocowany kątownik. Także montuję teraz ten element, przymierzę tamten i spróbuję złożyć to wszystko w całość. Jeśli chodzi o narzędzia, to większą część warsztatu mam obecnie w innym miejscu, dlatego jak widzicie, posiłkuję się tym, co mam. Nie jest łatwo, natomiast wydaje mi się, że uda się ukończyć ten prosty projekcik przy użyciu tylko tego, co tutaj mam. Dogiąłem odpowiednio pierwszy element wspornika, oszlifuję go teraz i zabiorę się za drugi element. Wspornik gotowy, oszlifowany. Zamontuję go teraz do motocykla, tak żebym mógł odpowiednio dociąć drugi element. Tak to na ten moment wygląda. Oczywiście ten element trzeba jeszcze odpowiednio dociąć, natomiast samo jego usytuowanie uważam, że wyszło bardzo fajnie. Jest lekko skierowane w stronę kierowcy, także dotnę teraz odpowiednio element, a następnie wywiercę dziury na diody. Wspornik jest gotowy, otwory na diody wywiercone. Pomaluję teraz cały wspornik na czarno, takim samym kolorem, jakim jest pomalowana rama, a w międzyczasie przygotuję połączenia elektryczne. Thank you.
żeby uzyskać sygnał do diod, muszę wykorzystać kostkę od zegarów. Natomiast piny, które znalazłem, które chciałbym wykorzystać, są za duże, żeby je tutaj włożyć. Dlatego przy użyciu szlifierki zacząłem sobie oszlifowywać ten pin. Wygląda teraz tak. Jest znacznie mniejszy, co pozwala wpiąć go w kostkę. Takich przyłączy muszę zrobić 4, 3 sygnałowe do diody i 1 masowy. Jest kolejny dzień, czas dokończyć projekt. Zacznę od zamontowania pomalowanego wcześniej wspornika. Wspornik zamontowany, wygląda całkiem spoko z pozycji kierowcy. Wszystkie diody będą widoczne, nie rzuca się w oczy, przede wszystkim o to mi chodziło. Następnym krokiem będzie podłączenie i zainstalowanie diod. Poprzedni pomysł, czyli wykorzystanie pinów i kostki od zegarów, uznałem, że nie będzie zbyt trwałe i w łatwy sposób będzie mógł się piny, które będą luzem w tej kostce, będą mogły się zniszczyć. Dlatego stwierdziłem, że lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli po prostu polutuję przewody diod do odpowiednich przewodów, które idą do kostki. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. No i okej, tak jak widzieliście, trochę czasu mi to zajęło. Podłączyłem 3 diody do odpowiednich przewodów, które dalej idą do kostki od zegarów. Możecie zobaczyć, że po przekręcaniu stacyjki na zapłon zapalają się 3 diody. Ta informuje o ciśnieniu oleju, ta o tym, że motocykl jest na biegu neutralnym i żółta informująca o tym, że w baku już jest rezerwa. Pozostało tak naprawdę tylko zaizolować przewody, ułożyć tak, żeby ładnie wyglądały, no i oczywiście zainstalować diody we wcześniej wykonanym wsporniku. No i panel z kontrolkami gotowy. Tak się prezentuje. Po odpaleniu zapłonu mamy 2 diody, czyli brak ciśnienia oleju, co jest ok, bo silnik nie chodzi. Rezerwa i zaraz po wrzuceniu luzu pojawia się nam zielona kontrolka, która informuje, że motocykl jest na luzie. Odpalę motocykl, żeby sprawdzić, czy kontrolka ciśnienia oleju zniknie. Działa. Tak to wygląda z perspektywy kierowcy. Diody są bardzo mocne, co jest fajne, bo oczywiście ani zielona, ani czerwona dioda w czasie jazdy nie będzie świecić. Zapalą się tylko w przypadku, czerwona dioda zapali się tylko w przypadku, jeśli silnik straci ciśnienie oleju, więc ważne, żeby była dobrze widoczna. No a neutral też dobrze, żeby było wiadomo, kiedy jest na światłach czy przy odpaleniu. Możemy sobie puścić sprzęgło,
i odpocząć. Mam nadzieję, że zielona dioda oznaczająca rezerwę działa. Na razie cały czas się pali, co by świadczyło o tym, że mam mało paliwa w baku. Przyjadę się na stację i sprawdzę, czy działa. A tymczasem to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Był to krótki, prosty projekt, natomiast bardzo przydatna rzecz w moim motocyklu. Już wkrótce wyruszam nim na wyprawę. Po to głównie potrzebowałem tych kontrolek, żeby mieć spokojną głowę w czasie dłuższej wyprawy. Także zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Polajkujcie ten film. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.